Cześć szanowni widzowie. Przed chwilą przyjechałem z zakupów, konkretnie ze sklepu Biedronka. No i co sobie kupiłem? Przy okazji się pochwalę. No, instrukcja. Jak wiecie, fachowcy instrukcji nie czytają. I pudełko. A w pudełku kabelek. To jakaś słaba gumka, bo od razu pękła. Kabelek z końcówką USB-C. No i taki oto, jak to się nazywa fachowo, zegarek. Raczej zegarek z ładowarką indukcyjną. Tak to wygląda na opakowaniu, tak wygląda w rzeczywistości. No i co oni tutaj napisali? 5 w jednym. Zegarek, alarm, temperatura, data, ładowarka indukcyjna. Wyświetlanie godziny. No jak zegarek, to raczej powinien wyświetlać godzinę. I pisze wyświetlanie temperatury. Język polski, angielski, ruski nawet, o. Możliwość bezprzewodowego ładowania telefonu, funkcja godziny alarmu temperatury. Duży czytnik, wyświetlacz LED, zasilanie USB-C, przewód dołączony do zestawu. Ładowarki niestety nie ma. Specyfikacja? Jest jakaś? A, jest coś tutaj. Moc wyjściowa 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W. Ładowarka indukcyjna. To co, sprawdzamy. Co to jest? Jakieś lusterko? Nie wiem po co to. Jest chyba jakaś folia ochronna. No pewnie, że jest. A, to pewnie jest lusterko. Także myślałem, dobrze. Muszę to zeskrobać jakoś. O, no kurczę, nie 5 w jednym, a 6 w jednym, bo jeszcze dodatkowo jest lusterko. No i co, tu mamy przygotowaną ładowarkę. Kabelek i wejście na USB-C. Jak to teraz wygląda? Widzę, coś tu się zaświeciło. O, 12:20. 24 stopnie Celsjusza. No, u mnie jest 16:37. Czyli zegarek będzie do regulacji. Temperatura, coś mi się wydaje, że jest przekłamana. O, 25 stopni, 24, 25. Ja tu mam termometry, bo często z nich korzystam. No i wiecie co? Ile tu pokazuje? 25 stopni Celsjusza. Nie wiem, czy to będzie tu widzialne, ale na jednym i na drugim jest mniej więcej ta wartość. No ponad tu 25,5. Ale to jest może w granicach tolerancji. Zegara jeszcze nie mam ustawionego oczywiście, ani innych funkcji. Ale kupiłem to urządzenie ze względu nie tyle na zegar, czy na temperaturę, a jako ładowarkę indukcyjną. I teraz ją wypróbuję. Znaczy może najpierw na, co my tu mamy, Samsung. Samsung, ten taki kanarkowy kolor. I to jest Samsung S10e. No i sprawdzimy, czy to nam ładuje. Sygnał jest. I sprawdzimy to w ten sposób, żeby było widać, żeby było to wiarygodne. Czyli ładuje, było 54%. Jeszcze raz. Działa. No to co, kolejny telefon. Kolejnym telefonem. B.
będzie iPhone SE 2022. No i powtarzamy sytuację. O, dźwięk jest. I z powrotem do nagrywadła. 73% w trakcie ładowania. Czyli działa. Powiem już Wam, że nawet, a najbardziej się podoba mi kolor. Niestety swojego iPhone'a 13 mini nie pokażę, bo akurat w tym momencie nim nagrywam. Jest 26 stopni. Sprawdzimy jeszcze raz, ile tam wychodzi na termometrze, takim tradycyjnym. No i muszę przyznać, że dobrze mierzy. I na drugim sprawdzimy dla pewności, też 26. Całe urządzenie kosztuje 69,90. No i myślę, że jest sprawdzi. Jak dla mnie 15 W to jest tak. Temperaturę wskazuje, godzinę wskazuje, choć nie jest ustawiona. Dodatkowo jest tutaj jeszcze funkcja budzika. Czy mogę polecić? Nie wiem, to była prezentacja. Mogę polecić za tydzień, dwa czy za pół roku. Teraz tylko to po prostu zaprezentowałem, jak to wygląda. Jest coś takiego do nabycia w sklepach Biedronki. Wydaje mi się, że jest przystępna cena. Cześć, zapraszam na kolejny film.